would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that. Hej, cześć, dzień dobry, Wrocław, dzień drugi. Już wczoraj, słuchajcie, nic nie nagrywałam, po prostu zajęłam się wspólnym spędzaniem czasu i ja wtedy nie mam jakoś głowy, po prostu wolę, wiecie, przeżywać życie niż się pilnować, że trzeba nagrać i tak dalej. A to też jest właśnie nasz rocznicowy wyjazd, więc to jest dla mnie najważniejsze, żeby spędzać czas razem. No, a że przy okazji właśnie chciałabym jakiegoś takiego małego vloga z tego nagrać, no to tak już łączę dwa w jednym. Tak czy siak, zaraz właśnie opuszczamy pokój. Zaraz wam ten pokój pokażę. Jest jakaś 10 chyba rano. Ja jeszcze od rana myłam głowę, jeszcze wiecie, pospaliśmy trochę i nie mieliśmy jakiejś tam spiny, więc na spokojnie wszystko. Idziemy chyba zabrać już rzeczy do auta, zwymeldować się i będziemy kroczyć na jakieś śniadanie. Tutaj my jesteśmy bardzo blisko i wyspy, i ostrowa, i rynku, więc na pewno w okolicy jest dużo jakichś miejsc, gdzie można zjeść. Więc tak, no rozpoczynamy Wrocław dzień drugi, zobaczymy jak on będzie się toczył, bo nie wiemy, czy będzie padać, czy nie będzie padać, jak z pogodą, co będziemy jeszcze dokładnie robić, też nie wiemy, ale to na pewno wymyślimy. Więc ja szybko wam pokażę pokój, zanim go opuścimy i lecimy na śniadanie. No dobra, słuchajcie, miejsce, w którym jesteśmy, nazywa się Old Town Huston. No i hotel i miejsce wybrał mój mąż. Więc mogę tylko powiedzieć, że wybrał bardzo fajnie. Mogłabym tak w sumie od wejścia może, ale pokazuję od końca. Więc tu mamy takie sobie dwa foteliki i stolik. Jest okno. Tutaj jest łóżko. Szafeczki. Takie biurko z, powiedzmy, konsolą, telewizor, wiadomo, tam jakieś, wiecie, woda, czajnik, no takie podstawowe wyposażenie, wszystko jakby jest. I pokój prezentuje się jakby cały tak. No i tutaj jeszcze mamy, słuchajcie, po pierwsze łazienkę, bardzo, bardzo też taką czystą, ładną. Jest kibelek, były ręczniki, umywalka i prysznic i fajny pomysł z tą szklaną, mleczną szybą, żeby po prostu światłem naturalnym doświetlić łazienkę. I mówiąc szczerze, w dzień nie trzeba tutaj używać tego światła. Ja teraz włączyłam, bo chciałam, żeby było lepiej widać. Tutaj są takie tajemnicze drzwi, które chyba po prostu służą do tego, żeby połączyć dwa pokoje w razie co w jeden, jeśli ktoś potrzebuje większego. No i tutaj już jest wyjście i szafa i taki wieszak na kurtkę, na coś. Jest też sporo luster, bo tutaj mamy duże lustro. Jedno na szafie akurat nie mamy, ale mamy dwa lustra tutaj przy łóżkach jakby. O, dzień dobry. Dzień dobry. Mi jeszcze włosy dosychają, więc zwinęłam je w kitkę, żeby zabrało im to więcej czasu. No, świadome. Bardzo inteligentnie. I tak ten pokój się prezentuje. Bardzo, bardzo sympatycznie, bardzo czysto, elegancko, ładnie. Więc w razie co to polecamy. Jest bardzo fajna lokalizacja, a cena też nie zabija. No dobra, słuchajcie, tak jak mówiłam, my lecimy z tymi rzeczami i na śniadanko i widzimy się później. Patrzcie, jaki nowy budynek przyklejony do starych, małych kamieniczek. Ja lubię takie kontrasty. Ludzie się ich strasznie boją, a moim zdaniem one właśnie tworzą tak naprawdę miasto.
i jego ciekawość. My teraz idziemy jakąś trasą spacerową, tak? Mam? Trasą spacerową? No tam chyba jest, nie wiem, ale chyba musimy się pośpieszyć, bo nas zleje. Tam pokropi i przestanie, bo zaczęło kropić. Tu kolejne kontrasty. Mamy bryłę koszmarek. Masakryczna, naprawdę. Architekt płakał, jak projektował. A troszkę się przesuniemy. I zobaczcie, jaki mamy tam ładny budynek ceglany z wieżyczkami. I tu jeszcze w pełnej okazałości. No pada, ale dzielnie idziemy przez Wrocław w deszczu. Weszliśmy właśnie na plac solny, a nie zaraz przy rynku. Też się tak ładnie prezentuje. Są kamieniczki. No też są takie modernistyczne bambusze psujące wystrój. Tutaj jest kilkanaście chyba straganów z kwiatami. Już wczoraj przechodziliśmy tędy. Pachnie bardzo intensywnie, jak się tam wejdzie. Słoneczniki moje ulubione. Frezje. No i tu już zaraz za winklem będzie widać rynek. Mam tu zaparkowanych mnóstwo busików. O, i już mamy widok na rynek. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this. Gdzie idziemy? Tam? No chyba. Masz ochotę znowu na te lody opuncjowe? Tak. Aczkolwiek, trochę się zasłodziłam ciasta. No, ale nie były takie, były odpadkowe wreszcie. To nie wiem, czy je znajdziemy, bo one jakoś były tutaj. To byśmy jakoś doszli do tego... My tam szliśmy. Tak, jakbyśmy zmieszkali. To nie kochanie, tam nie jest. Jak to jest tam? Bardzo ostrożna. Things complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I'm loving this moment. Can we stay? Jakbyście mieli ochotę na dobre lody we Wrocławiu, to tutaj lody Baroli, zaraz przy rynku, tam już jest rynek, tu jest Sfinks, od tej strony to Sfinks, a tutaj są właśnie lody Baroli i wczoraj jadłam sorbet opuncja figowa i był super. Smakują? Co? Smakują? Opuncja, tak. A pomarańcza jeszcze nie. Uwaga. Dobre, nie? No, więc polecamy lody. Can we stay here
forever. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here? Chcecie wiedzieć o mnie jakąś ciekawostkę? No to powiem wam, że mam fetysz drzwi. Uwielbiam drzwi i uwielbiam motyw drzwi. I jak przejrzycie, jakbyście przejrzeli moje zdjęcia z różnych miejsc, w których byłam w życiu, to byście się dowiedzieli, że najwięcej mam zdjęć drzwi, najróżniejszych. No i te też są całkiem ładne. A tu mamy konika biednego. Gdzie idziemy? Tam? No, zakręcamy i idziemy do tego sklepa. A wiemy, gdzie ten sklepa jest? Wtedy żeśmy jakoś poszli do przodu i skręcili. Poszliśmy, jakby wychodząc z hotelu, poszliśmy w lewo. Tak. I skręciliśmy w pierwszą w lewo. Tak. I musimy wrócić do hotelu. Jak tutaj pachnie moczem. Mocznik. Myślę, że jak coś, to jak wpiszemy sklep gry, to też się znajdzie. Jaka tam słodka kamieniczka przyklejona. Może to tutaj na roku? No dobra, dotarliśmy do sklepu z grami. Udało się? Udało się, więc jak te geeki i friki wchodzimy we Wrocławiu do sklepu z grami. Jak widzicie, my już w aucie opuściliśmy tereny przyrynkowe. Że tak powiem, pamiątka z Wrocławia zakupiona. Kupiliśmy sobie dodatek do 7 cudów pojedynek. I cóż, i powoli się transportujemy w stronę ogrodu japońskiego. Tak? I może nawet i zoo. Kropi tak czasami trochę, ale nie ma tragedii, nie pada, więc myślę, że nie ma się co przesadzać i się bać takiej pogody. No i cóż mogę powiedzieć o Wrocławiu? No to jest mój czwarty pobyt we Wrocławiu, ale zupełnie jakby inny niż dotychczasowe. Kings of Leon. Bo dwa razy byłam tu, albo nawet, nie, to jest mój piąty pobyt, ale wszystkie też inne niż dotychczasowe. Raz tu byłam na zlocie, dwa razy byłam po prostu w odwiedzinach u przyjaciela, którego teraz notabene nie ma, bo jest na Sycylii, nie, na Sardynii. Na Sardynii i raz tu byłam z Pauliną, moją przyjaciółką, moją świadkową. No na takim babskim wypadzie, ale też trochę nastawionym na hasanie po mieście, a trochę nastawionym jednak na singielskie imprezowanie. No ja to nigdy nie byłam jakąś bardzo imprezową osobą, no ale przez to może też głównym moim wspomnieniem z tamtego wyjazdu jest fakt, że byłyśmy w zona Mega Katsu. I to jest taki... Jakbym miała jednym słowem podsumować na ten wyjazd, to kac w zoo przy 40 stopniach. To pamiętam z tamtego wyjazdu najlepiej. No i też wydaje mi się, że jednak im człowiek się jest bardziej dorosły, im bardziej dojrzewa, tym też ta jego świadomość podróżowania się zmienia i wzrasta. I po prostu wygląda to inaczej. I ja na przykład najbardziej lubię w ogóle we wszystkich miejscach, w których jestem, nie koniecznie latać po jakichś atrakcjach, muzeach i innych rzeczach, aczkolwiek zaliczyliśmy Narodowe Muzeum, ale najbardziej lubię po prostu tak chłonąć miejsce, w którym jestem, hasać sobie po tych uliczkach, no, zachodzić w różne zakątki i po prostu odkrywać sobie miasto samemu, bo takim sposobem po prostu odkryjemy je zupełnie inne niż idąc, wiecie, po punktach przewodników turystycznych i często to, co właśnie w taki sposób
odnajdziemy i odkryjemy w mieście jest dużo ciekawsze niż te miejsca na pozór najbardziej turystyczno ciekawe. Co prawda, no teraz się udajemy w dwa miejsca, które na pewno są właśnie oblegane przez i turystów, i myślę, że rodziny, nie wiem, z dziećmi, no bo Zoo chyba w każdym mieście jest po prostu oblegane. Ale właśnie jeśli chodzi o samo ścisłe centrum, to najfajniejsze jest to hasanie, to przechadzanie się tymi uliczkami, oglądanie kamieniczek, szukanie właśnie takich różnych smaczków. Nie wiem, można tu też przyjechać oczywiście i na przykład chodzić tropem tych krasnali wrocławskich. No my sporo ich na drodze, że tak powiem, widzieliśmy, ale... No ale to myślę, że też jest fajniejsza zabawa dla po prostu trochę młodszego pokolenia i nawet wtedy zachęcić dziecko do... No bo wiecie, jak to jest z dziećmi. Dzieci to tam... No nie chce mi się, daleko jeszcze, a to, a tamto, a tak to przez taką zabawę w terenie w sumie nawet można jeszcze dodać do tego właśnie jakieś zadania, jakieś listy, coś tam pomyśleć takiego kreatywnego. I weekend w takim wypadku z dziećmi we Wrocławiu też może być super i może się bardzo fajnie udać i być taką w sumie zabawą dla całej rodziny, tak? Taka gra terenowa, nie wiem, Wrocław tropem krasnali. No tylko trzeba się wcześniej właśnie troszkę wysilić, trochę na przykład zrobić jakąś mapę skarbów, coś takiego, jakieś właśnie dodatkowe zadania i tak dalej. No i wydaje mi się, że mój tutaj obecny mąż prowadzący pojazd czterokołowy się ze mną zgodzi, że my chyba najbardziej lubimy sobie tak po prostu spacerować i bez żadnej spiny, bez jakiegoś tam biegu, tylko tak sobie chłonąć to miasto, nie? Pokręcił głową, że tak. Więc... Skinął głową. Skinął głową. Pokręcił głową, bo mu przeczył. Pokręciłeś głową góra-dół. No to jest trudno kręcić. Oj kurde, czepiasz się strasznie. No więc tak to wygląda. Wczoraj jedliśmy obiad na rynku w Greco. Nie, mieliśmy w Greco, ale była kolejka. A w tawerna Akropolis, bo w Łodzi nie ma już greckiej knajpy, więc jak zobaczyłam, że jest grecka, to od razu zapaliła mi się w głowie żarówka musaka. Więc ja jadłam musakę, Łukasz tam jakąś pitę z halloumi. Dzisiaj jedliśmy śniadanie, w ogóle miałam się odezwać ze śniadania, ale mówiąc szczerze, zapomniałam. Jedliśmy śniadanie w Central Cafe. No i było smaczne, aczkolwiek takie totalnie zwyczajne śniadanie, takie co sobie spokojnie zrobicie sami w domu. Ja totalnie się nie czepiam i spoko, że tam poszliśmy i było smaczne i tak dalej, aczkolwiek wolę jeść na mieście coś, czego w domu nie zrobię w 5 minut sama. Ale też zjadłam sobie ciasto, wypiłam kawę, więc byłam bardzo usatysfakcjonowana. Dzisiaj jeszcze nie wiem, co będziemy jedli, ale na pewno coś wymyślimy. Aczkolwiek dużo miejsc jest takich dosyć fajnych w okolicach rynku i też wysoko ocenianych, więc to nie jest tylko tak, że no, na rynek to z nastawieniem na turystów, więc drogo, a kicha, ale turysta i tak zje, tylko no, tam są ci niewinni czarodzieje, którzy kiedyś należeli do wojewódzkiego, teraz chyba już nie, ale mają bardzo dobre opinie i to jest taka bardziej, powiedzmy, przygoda trochę kulinarna. Bo tam chyba jest takie bardziej trochę menu degustacyjne, takie FIFA Rafon, jakiś tam, Jezus, mus z czegoś na jakimś, nie wiem, proszku z czegoś tam i chmurce z czegoś innego. Jest whisky in the jar, z takich bardziej, powiedzmy, mięsno, teraz popularnych kierunków stakowych. No i są na pewno jakieś pizzerie, jakieś właśnie włoskie, jakieś greckie. Jest też, widzieliśmy dwie knajpy meksykańskie, polskie, jakieś pierogi, to, tamto, więc każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. No i właśnie raczej większość ma
ma fajne, dobre opinie, co też widać, że po prostu dużo ludzi tam zajada. I myślę, że to nie jest do końca też spowodowane tylko faktem, że to rynek. No dobra, to tyle z podsumowania pobytu w centrum. Miejsce do spania też bardzo polecamy. Na pierwsze się dojdzie wszędzie, więc zostawiacie auto i macie już po prostu wywalone na jeżdżenie i tak dalej. No chyba, że właśnie tak jakby teraz do zoo. Zapełniła mi się w trakcie karta i mi przerwało. No ale chciałam już tylko powiedzieć, że to takie w sumie krótkie podsumowanie pobytu i ogólnie Wrocław tak na weekend, nawet na jakieś myślę, że 4-5 dni jest całkiem spoko miejscem. Na pewno jest tutaj, no na pewno trzeba powiedzieć, że to miasto jest ładne, ma bardzo dużo ładnych budynków, ładnych miejsc, jest co robić, więc polecamy. A my właśnie dojechaliśmy już chyba w okolice zoo, parkujemy. I to jakieś miejsce specjalne jest? Co to? Tu? Widzisz jakieś znaki? To? Nie. Tu też jest jakby co? To takie na pewno normalne miejsce. No nie wiem, ludzie tu stoją. No nic, parkujemy i idziemy. I odzywamy się dalej. Słuchajcie, dotarliśmy, ale jest no dosyć spora kolejka do wejścia. I pada, więc na razie szukamy alternatywy i jesteśmy tutaj, o, tu jest pergola tak zwana, a tam za pergolą widać halę stulecia. Mąż macha. Byłam tutaj kiedyś, słuchajcie, na koncercie z okazji 35-lecia Solidarności, no tak? I były też tutaj takie pokazy fontan, food trucki. O. Bardzo proszę, jak przyjemnie. Tylko ten hala stulecia oczywiście straszy. Ale ta pergola bardzo, bardzo fajne miejsce. Wtedy ta scena była tam. Tu był koncert, a później tu był... No tam. A tu wszyscy ludzie? No tu wszędzie. I później tu były food trucki poustawiane wzdłuż tego, a później był pokaz fontan do muzyki i do świateł. Ale scena była tam, gdzie ten przeszklony budynek, tak? Tak. No to tego miejsca dla widzów było bardzo mało, prawda? No tak, no ale no to wszędzie tutaj ludzie siedzieli, nie? Słuchali. No. O, a tutaj jest pergola. I można sobie tędy chodzić w przyjemny sposób. Taki tajemniczy ogród się trochę robi, nie? Ale ludziom też. Od razu jak tak wszystko jest pozarastane, to taki tajemniczy ogród się robi, nie? No ładnie jest. Szkoda tylko, że jest taki brzydki asfalt, a nie ścieżka żwirowa. No cóż. Nie można mieć wszystkiego. A po drugiej stronie tam ulicy jest zoo. Więc wszystko obok siebie. Wiecie, tak sobie chodziliśmy tutaj wokół tej hali stulecia i przypadkiem trafiliśmy na targ staroci. My nawet lubimy takie miejsca, nie? To jest jak TK Maxx. No, jak pierwowzór TK Maxa. Tu też jakieś, tu patrz, jakie mebelki dla lalek. Do jakichś takich domków. Tu też jakieś, najwięcej jakieś ceramiki. Ale też była maszyna do pisania, do szycia. Tutaj znowu jakieś filiżanki, porcelana. O, a tam jaki ładny gramofon. Zobacz, jakie gramofony tutaj. I ten, jak to się nazywa, akordeon.
A wiesz, że my mamy gdzieś akordeon? Uj, takie stare radio jak u babci. No tak, mamy ciupagi i wieszaki. No i tak to wygląda. Kilka straganów. Niedziela, można sobie przyjść. Tam jest taki, słuchajcie, super młynek do kawy. Tam go widać, bardzo mi się podoba. Ale o, i kolejny krasnal wrocławski. To myślałam, że one są tylko wokół bardziej rynku, a w takim razie one chyba są po całym Wrocławiu rozsiane. Są rozsiane. Na pewno, przy Zotaś na pewno jest jeden. No pewnie tak, ten ma Marek Krajewski Mock, cokolwiek to jest. To prawda, spadł ten deszcz i od razu duchota straszna. Chyba mnie mrówka ugryzła. Te fajne, nie? Albo żółto niebieska? Żółto niebieska. No dobra, weszliśmy do ogrodu japońskiego. Bo ta wielka kolejka okazała się staniem na 5 minut. Ale żeby przekonać o tym mojego męża, nie było za prosto. Ale jesteśmy, weszliśmy. Bilecik mamy. No i zobaczymy, co tutaj jest ciekawego.
Z zoo już raczej rezygnujemy, bo już jest późno. Z jedzenia możliwe, że też rezygnujemy i będzie to coś w drodze. Ale przynajmniej udało się wejść do ogrodu japońskiego, zobaczyć pokaz fontan. Co i za coś, jak to w życiu bywa. Jeszcze sobie posiedzieliśmy, pochillowaliśmy na ławeczce, więc ogólnie czas i tak fajnie spędzony. No dobra, idziemy. No dobra, zaczyna być japońsko. Ciekawe, czy to... Paciarnia tam jest. A, ale rzeczywiście się zastanawiam, czy na przykład ta roślinność, no to jest jakaś autentyczna, która rośnie w Japonii. No bo to jest na przykład hortensja, no to... Znaczy, nie mówię, że nie rośnie w Japonii, ale na pewno rośnie też u nas. Tu jest jakaś coś owocowego. O, jakie nenufary, kochanie. Jak u Monet. Mój ulubiony kwiat. Kolejna ciekawostka o mnie. Moje absolutnie ulubione kwiaty to hortensje. I żółte tulipany. To nie zmienia faktu, że mój mąż i tak mi uparcie cały czas kupuje róże. Patrz, kochanie, musimy kiedyś pojechać do tych ogrodów Monet we Francji. Jakby, jak coś mnie ciągnie do Francji, to właśnie chyba najbardziej... Nie pamiętam, jak się nazywa ta miejscowość, w której on żył. Pamiętasz? Cały ten stawik w tych nenufarach. No naprawdę, jak się nazywa ta miejscowość Monet? O Jezus, mam na końcu języka. No to... Giverny. Nie, to taki projektant, czy tam perfumy. Ginevry się pisze. No to będzie jako francuski. Giverny, tak? No. Kaczuszka. Czytałam kiedyś książkę właśnie, która siedziała w tej miejscowości. Ojejku, jak się ta książka nazywa? Tylko, że w ciąży to ma się takie zaniki pamięci. Czarne nenufary. Busi. Jaki tam wodospad. Kochanie, to jest normalnie wodogrzym od Mickiewiczy. Oczywiście sobie żartuję. No, trochę powiem, że leci żwawo. Leci żwawo. Tutaj strunyczki. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony. Jaka księżniczka. To jest B. Słucham? Do wyjścia. A możliwe. No to idziemy tam. To japońska dziupla. Mogłabym oprowadzać normalnie po tych ogrodach.
okazuje się, że w Japonii chyba rośnie bardzo dużo rododendronów. Ciekawe, czy to prawda. Okej. O, coś ty Laura zbudowała. Ładny widoczek. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Tutaj taka atrakcja w postaci, chyba jesteśmy prześwietleni, w postaci przejścia przez kamienie w wodzie. No i całkiem tutaj ładny widoczek na ten stawik, mostek. Tak jest woda i właśnie jakiś mostek się wywalnie i jest zieleń, co wszędzie będzie ładnie widocz. No i te nenufary też robią robotę. Nawet są kwietostany. A my idziemy. Idziemy dalej. O, i tutaj też kamienie w wodzie. A na zdrówko, misiaczku. Jest mostek. No i tutaj kolejny mostek, taki bardziej mi się kojarzący właśnie z azjatyckim ogrodem. Taki stromy, nawet są stopnie porobione. To już chyba z koniec, tak? Musimy przejść przez most. Wchodzimy, idziemy. I co tu jest? Co tu jest? Po bagnie? To Johnny. Przed domem i koło domu. Co tam jest, kochanie? Dokładnie nic. Myślisz, że to jest przykład jakiegoś domku? No. Takiego, co jakieś tak trochę wygląda jak jakaś scena. Może, nie wiem, na modlitwy czy coś takiego. Właśnie jest to trochę stylizowane na japoński ten taki stary dom. Może. Mogliby dać jakąś informację.
No tak. W cenie biletu tylko rododendrony. Bez specjalnej dodatkowej wiedzy. No i wychodzi na to, że to już koniec. No dobra. No to jest to warte 10 zł, nie więcej. Ale przyjemny spacer, prawda? Przyjemny. To chyba już się kierujemy do auta. To prawda. I dochodzimy do auta. Jedziemy jeść. Jest nasza niebieska szczoła. Kochanie, otwórz. Otwórz, to się trochę wywieje tego gorąca z środka. No dobra, ustawisz nam prowadzenie? Tak. Rozszerzone. Ja cię poprowadzę wszędzie. Wszędzie i zawsze. Kochanie, zrobiliśmy 14 tysięcy kroków, jest to 10 kilometrów. Ile? 10. Słyszałeś? 110. Tak. 50. No dobra. No okej, to ja zamykam. Jeszcze muszę zapiąć się, poczekaj. No niestety, słuchajcie, nie mieliśmy gdzie zaparkować. Więc stwierdziliśmy, że nie kombinujemy, tylko wybieramy bardzo zdrową wersję obiadu. O, mamy burgery Maestro. Tutaj już kończymy udeczki. I ruszamy w trasę. Łukasz właśnie poszedł jeszcze do toalety. Będziemy jeść i będziemy jechać. No i zobaczcie, kto jest z nami z powrotem. Odebraliśmy właśnie nasze futrzaki. Jedziemy do domu i kończymy niestety ten weekend. Wszystko co dobre szybko się kończy. Jak to w życiu niestety. I cóż, jutro poniedziałek. Powrót do szarej rzeczywistości. Ale jeszcze wieczór przed nami. Ale już spędzimy go sobie we dwoje. Więc ja chciałam po prostu jeszcze się połączyć, pokazać, że pieski odebrane. Życzyć Wam miłego dnia, wieczoru, poranku, popołudnia, kiedykolwiek to oglądacie. Dzięki za uwagę i że byliście z nami. Pa, pa!